Siemanko, jeśli taki krótki chyba odcinek wyjdzie, ale znalazłem coś przy lesie. Chodziliśmy tu właśnie szukać rzutów wiosennych. Spotkaliśmy taki budyneczek, to jest stary dom drewniany, a tu bodajże część stajni, część pomieszczenia gospodarczego. Zajrzyjmy do środka. Dach już zawalony, trochę strach się tu poruszać, ale myślę, że akurat w tym momencie to się nie zawali. Tu mamy gniazdo ptaka. Praktycznie na każdej eksploracji spotykam się właśnie z gniazdami różnych ptaków, nie wiem dlaczego. Zajrzyjmy teraz do tego domu. Widzę, że tu prąd jest podciągnięty, ale linie są już poodcinane. Także prądu tu raczej się nie ma się co spodziewać, bo dom jest, jak widzimy, lekka ruina. Dach się wali, to w ogóle wszystko jest z dachówki. Włączam latarkę. Nie wiem jak tam obiektyw, bo deszcz pada. Dobra. Tam w środku jest kolega, tego nie zwracajcie na niego uwagi. Mamy numer domu, ale miejscowość będę musiał zamazać. Termometr. Mamy 6 stopni. Chyba dobrze pokazuje. Na samym początku zwrócił uwagę na to, leży tu jakaś kość. Nie wiem, co to jest za kość. Wejście do pierwszego pomieszczenia, taka komórka. Tam na końcu, jak już widzę, jest jakieś łóżko. Mamy zarówno piec, który ciągnie się tutaj z kuchni. Zobaczmy tutaj, co mamy w tej szafce. Herbaty. Tutaj mamy jakieś syropy. No i takie o. Tu mamy nasiona ogórków. Cukierniczka. Perfumka jakaś. I tu jest Butter Walu Black Paper. Coś amerykańskiego. Zobaczcie, tutaj kolejne kości mamy. Nie wiem, czy to są kości zwierząt, ale mam nadzieję, że tak. Jakieś swetry wiszą. Nie mam rękawiczek, nie chcę tu niczego za bardzo dotykać. O, tutaj mamy krzyż. I taki żyrandol. Bardzo świetnie wygląda. Jest lodóweczka. Firmy nawet Lechel. Ktoś już grzebał tu w tym piecu, coś szukali. Być może skarbów. No i łóżko. Jak widzicie, łóżko jest posłane słomą. Znaczy się sianem takim. Kalendarz jest na ścianie. 2005 rok. Przejdźmy z tego korytarzyka, tej komórki. Tu mamy na prawo pomieszczenie, ale to za chwilę. Przejdźmy do kuchni. Tu mamy kuchnię. Podłoga, jak widzicie, w stanie tragicznym, tak samo jak strop zresztą. Mamy żyrandol ozdobiony tak ładnie. No i stara szafa. Dwa łóżka. Również posłane sianem. Przed wejściem do kolejnego pomieszczenia takie fajne ozdoby. A tutaj mamy już piec. I jakieś czekoladki na piecu leżą. Zobaczmy, co tutaj w tym pomieszczeniu. Pomieszczenie sypialne. Również z łóżkiem. Jest tu jakaś torebka, ale nic nie będę dotykał, bo zapomniałem tych rękawiczek. Stara szafa. A w szafie jeszcze garderoba. Jakieś stare kobiece szlafroki i swetr. A tu mamy buty.
Na górze trochę włóczki leży. O, i takie pudełko po zegarze. Zegar naścienny. Kolejna część pieca, jak widzimy, zrujnowana już. Praktycznie doszczętnie. Przejdźmy teraz do tego pomieszczenia. Właśnie tutaj. Tutaj już koledzy chodzą, robią zdjęcia. Tu mamy coś. No w tym trzymano chyba zboże. Taki sąsiek bodajże. No i dużo ciuchów. Jakaś stara beczka drewniana. Patrz tu, jako fajna. Wiem, właśnie widziałem owiec w środku. W środku owiec, no. Patrz, mogę tego nie ruszać, bo tu strasznie dużo kurwa robactwa wyleciało. Robactwa? Patrz, tu stare beczki jeszcze są. Dwie kolejne, ale już rozwalone. Portfel? A co w portfelu? Co to jest? Srebrny łańcuszek. Pokaż. Mhm. Jest oznaczenie? Korea. Pokaż. Skąd wiesz, że Korea? Pisze. Z drugiej strony. Mhm. Dobra, wsadźmy to z powrotem tam, gdzie było. Tam są jakieś jeszcze papiery. Tak, są papiery, ale tu już tym nic nie ma. Czekaj, tu już jeszcze otwieramy. Weźmy tu, może tam wsuńmy gdzieś pod spód, żeby szabrownicy tego nie znaleźli. Szabrownicy jeszcze i tak tutaj byli. Ja wiem, że byli, ale akurat ominęli to. No. Ten jakże cenny skarb w postaci łańcuszka srebrnego z Korei. Z Korei, tak? Z Korei? Mhm. Ale drzwi też fajne tu takie, patrz, drewniane. Oświetlenie tu było na takiej sznur lampie. I strasznie dużo pajęczyn. To są paczki ze Stanów. Paczki ze Stanów z 2010 roku. Ja widziałem tam wcześniej, też była paczka w tamtym pomieszczeniu. Tylko nie zwróciłem uwagi skąd. Dobra, wychodzimy z tego domu. Taki krótki odcineczek. O, jeszcze tutaj jest fajny ten. Popatrz się. Przed wejściem. Czaszka młodego koziołka chyba, nie? Także szukaliśmy zrzutów i znaleźliśmy zrzuty właśnie tutaj, widzicie? Ale niestety nie zabieramy. Zasady urbexu są jasne. A myślę, że w tym odcinku to będzie już wszystko. Tam jeszcze są jakieś gospodarstwa, być może też opuszczone. Jeżeli tak, to coś nagram, jeżeli nie, no to i tak żegnam się z wami. Zapraszam na kolejne filmy, na razie.